Także witam was w tym momencie na moim kanale, kolejny odcinek ze serii Wujka Farma w odcinku 10. sezonu pierwszego. Dzisiaj będziemy na pewno dokończymy tą agregat, ten uprawkę pod kukurydzą na tym polu. I zaczniemy może siać kukurydzę i ziemniaki. Ale to oglądajcie kolejny odcinek, nie? Na początku możecie się wpaść na grupę na Facebooku, serwis Discord, link w opisie, zostawić subskrypcję, dzwoneczkę i opaczkę w górę, oczywiście, bo to jest najważniejsze. Na 400 subskrypcji na przykład będzie kolejna modyfikacja zrobiona przeze mnie i te panie. To się na pewno pojawi, nie? Także serdecznie polecam. Co jeszcze? I zostawcie hashtag kukurydza, nie? No przynajmniej serduszko. Także tak to będzie, dobra. Chodzimy do farminga. Mamy godzinę lekko po tego, ale chyba nie jest źle. Uprawia. No, mamy tu te belki, co wczoraj rozprasowaliśmy. Dobra, bo skręcam trochę, ja chcę równo uprawiać. 30-30, tu się nagrywa, odcinek się nagrywa. No i elegancko, mamy minutę 27 odcinka. Jest dobrze. Ja tylko dzisiaj tak powiedziałem, że może będzie tego, nie? No tego, jak to się mówi. Co jest? Aha, dobra. Belki pewnie podują te FPS, no ale... na pewno tak. Na pewno chcę tu zasiać kukurydzę. To jest pod pierwsze. No i prawdopodobnie uda nam się to zrobić dzisiaj. My już zaraz kończymy. No i na pewno chcę też posadzić ziemniaki, no ale jak w dzisiejszym odcinku się nie uda, no to trudno, nie? Też będzie jeden odcinek ze zbierania właśnie tych balotów. No bo po co będę nagrywał 100 odcinków, jak zbieram te baloty, nie? Jeden mam starszy, bo to i tak zacznie oglądać się tego. Także jeden odcinek ze zbierania mi wam starczy. Nie wiem, czy mi się uda to zabrać na raz, na pewno, że nie. O, widzicie, na raz nie zabiorę. Dlatego... Niestety. Coś kosztem czegoś, nie? Jak to mówią. Teraz, o ja jeszcze mi jakaś aktualizacja OBS-a wskoczyła. Na 29 chyba, bo wersja BESA 29.1 chyba 2 pisało. Teraz tu przeczytam tak. Patcha aktualizacja. Ostatnio niedawno wyszła, nie? Ja nie myślałem, że tak szybko ta aktualizacja ma wychodzić, nie? Takie lagi mam trochę, ale chyba przez te belki. No bo te FPS-y spadają to przez beloty, ale... No. No trochę mi starczą chociaż. A następne sianokosy myślę, że już powinny nam starczyć, nie? Na pewno sobie zużyjemy trochę ich w jednym takim sezonie, nie? A bynajmniej ja się będę starał właśnie o to, nie? No nie, teraz patrzę tak, czy ten ursus, nie, on nie ma zaczepu kulowego. On ma po prostu taki zaczep na dole. A to jest zaczep, aha, bo ten ursus ma tak zrobione, że zaczep dolny jest tutaj. I górny to też będzie chyba ten zaszep albo coś tego typu. Nie. Dobra, tu się odcinek nagrywa. Jedziemy teraz po siewnik. Agregaty nie będę mył, bo on i tak będzie jeszcze brudny.
Zobaczycie dlaczego będzie brudny. Bo na pewno po tym będzie coś uprawiane czy coś. A wiadomo, że mi maszyny na te nowe nie przyjdą aż tak szybko, one dopiero przyjdą mi na siebie. Na pewno siewnik musi mi przyjść na siebie, bo ja będę siał już tym moim gruchotkiem. Niestety. Chcę czymś nowszym posiać. Wiadomo. Ja nie będę się męczył przecież. Także tak to jest, no. Ach, spieprz. Oj, zdążyliśmy, nie? Jezu, krawiatura mi się przesunęła. Bo ona nie ma... Nie, no. Fajnie byłoby, jakby krawiatura była na takich gumkach. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Ale ona nie jest na takiej, żeby miałaby pod spodem gumki czy coś, ale ona nie, też ma takie podwyższenie. Jakby ją kompletnie złożyć, to by wiecie, co by było? Tragedia, nie? Okropnie by się z niej korzystało. Teraz takie pytanie pewne. Tu się odcinek nagrywa dla was. Tak się nagrywa. Pytanie, czy ja wyjadę z tym się widzi. Ile on ma nasion? Myślę, że na dwa pola powinno mi starczyć, bo w tym roku sieje tylko dwa pola kukurydzy. No na dwa pola no, powinno starczyć, nie? Chyba, że braknie, no to... Czekajcie, tam nie było żadnego jakiegoś tego worka, żeby to napełnić. Wolę dopełnić czy coś, no ale... Nie ma, wykorzystane. Wykorzystałem chyba na co innego, nie? A, na siewy tego wszystkich, to jest zbóż mi poszło. To się zastanawiam teraz, czemu tego nie. A, to na wszystkie siewy, nie? Poszło. Wiecie co? Bo chyba z tego co wiem, to da się do tego dokupić większy, żeby ten siewnik był, w sensie, żeby więcej nasion chyba wchodziło, ale to... I siejemy. Ja bez znaczników, bo mi te znaczniki są do dupy potrzebne. Ja wam pokażę, jak te znaczniki tu działają. No. Myślę, że robota pójdzie szybko, nie? Jak nasion nam starczy, to robota pójdzie, nie? No dobra, się rozłożyło, nie? No ten znacznik nie działa aż tak źle, ale... Ja wolę bez, nie? Szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, nie? Włączymy sobie. Dobra, ja bez znaczniku będę siał, bo to tragedia jest, nie? Ja na oko wiem, jak on chce siać, nie? Nie potrzebuję tego. Chociaż teraz sobie zrobimy, wiecie co? Chyba miniaturka. A wiecie, jak to z miniaturką było, nie? No i tutaj nie to siano, dużo idzie nasion. Ile ja zasiałem już tu? Trochę będzie, co? A, bo tu chyba nie nawieziony jest, co? My możliwe.
że w ogóle ten siewnik potrzebuje wałka po mnie. Niektóre nie potrzebują nad wałka. Nie wiem, po co ten wałek jest potrzebny, tak szczerze. Szczerze, możecie mi napisać, po co ten wałek jest w tym siewniku. Bo szczerze, ja sam nie wiem, nie. To sobie nie jeszcze to sobie będę miał coś. Dobra. Właśnie jeszcze przypomnę wam o zostawieniu tej subskrypcji za naszą łapaczki w górę. Bo na 400 subskrypcji no, będzie kolejny modzik, nie? Jakoś dostaniecie nie, za niedługo jakiś trailer tej modyfikacji i będziecie oczekiwać, nie? Jak wbijecie 400 subskrypcji, to będzie twarz, nie? Ten mod. Tak to działa, czy się jeszcze zapraszam na grupę na Facebooku i serwer, linki podałem w opisie pod każdym filmikiem. I żebyście oczywiście jeszcze powtórzę o hashtagu, a hashtagiem dzisiejszego odcinka jest hashtag kukurydza. Będziecie mi napisane w opisie hashtag, jak to ma być napisane nawet. Dobra, wyłączam ten znacznik chociaż. Może realnie byłoby grać ze znacznikiem, kto wie. Ty, u nas już ta 512 ile zrobiła? 4,3 godziny. 4,3 godziny. Już zrobione. No dużo, to ona dopiero ma u mnie w sumie tu ile? Ona chyba to dopiero ta zaczyna trzeci tydzień, odkąd u mnie jest na tej gospodarce, nie? Bo jakoś 3 tygodnie temu był odcinek ze zakupu i tak jakoś wyszło. Też tą kukurydzę i ziemniaki sieje bardzo późno. Ale to jest późna odmiana i wiecie, nie? W tym roku już sieje i sadzę późne odmiany, nie? I mogę już no, posiać bardzo późno. Ale one zajdą, nie? Bo znajomego się pytałem. I tak mówił, nie? Nie wiem, czy nam się uda. No chyba się dzisiaj nam nie uda z tych ziemniaków posadzić, nie? No chyba nie. Jeszcze możecie napisać, jak tam wam mija ostatni w sumie miesiąc w szkole, nie cały już. Już teraz nie cały miesiąc został. Możecie napisać. No, ja myślałem, że sieje ten jeszcze. Się zobaczyłem, czy sieje na pewno jak kukurydza, bo jak będzie co innego posiane, to wiecie, nie? A, bo teraz bez znacznika, dobra. Teraz bez znacznika, bo wiadomo, że tutaj już jest trawa, tam miedza się zaczyna raczej, nie? Tylko, że przy miedzy to bardziej, wiecie, o, tak bardziej siać. Już chuj, niech ta nakładka trochę wychodzi, ale lepiej, że nakładka wyszła, niż żeby to w miedzy było posiane. A to jest takie samo siewy się zdarzają, ale zboże, bo u mnie na wsi, no zboże w drodze rośnie praktycznie, nie? Dobra, będziecie pisać, że nie posionym. Lasem dajeś posionym i tyle, nie? Tam gdzie tam gdzie kończyliśmy dzisiaj agregację i tam gdzie było poprzednie końcówka w sumie poprzedniego odcinka, gdzie agregatowaliśmy, to tam też będzie kukurydza. Jak dzisiejszym odcinku nie posiję, no to przepraszam. No ale wiadomo.
Też tej kukurydzy nie sieje, wiecie. Naokoło, chociaż naokoło można sieć, nie? Ale ja sobie wybrałem taktykę na to, że będę ją siał raz przy razie, nie? Bez GPS-ów wszystko ładnie idzie, nie? Wiadomo, na GPS-ie fajnie by się robiło, no ale... koszty są, nie? Koszty. Koszty ogromne i to i tyle. Ja sobie na pewno, nie wiem, może na kolejnym odcinku umyjemy ten ciągnik. Kto wie? Też jakoś dzisiaj aktywność wzrosła tych odcinków, bo jest chyba już kolejny odcinek nagrany przeze mnie. Jakoś ja jeszcze dość nie mam, nie? Ja to nie wiem, czy sobie czasami nie nagram też. Nie, to jaki. Może ja sobie jutro po szkole siądę wieczorkiem. Live'a nie robię dla was jutro. Live'a robię dla was w czwartek i piątek, nie? Siądę sobie, możliwe, że przed komputerem i nagram dla was odcinki na zapas, nie? Jeśli ja to tylko bym sobie chciał nagrać na dwa dni, nie? W czwartek i w piątek, nie? Będę miał już gotowe dwa odcinki, będę musiał się męczyć, nie? Idźcie, dostali sobie gotowy odcinek i tyle, nie? Byłoby już okej, nie? Temat zamknięty, jak to mówię. Że tak to by wyglądało, nie? Tu się oczywiście nagrywa, dawa to jest 17 minut. No i dzisiaj chyba nie zdążymy tego pola posieć, ale... chociaż coś zaczniemy, nie? Jeszcze przejadę na tamto pole. Myślę, że mi już kukurydzy starczy, nie? Na tamto pole jeszcze, bo mam 180... nie, 154 raczej, co ja mówiłbym, wam powiedział kłamstwo. Jak to sobie jeszcze dosiejemy? Ten kawałeczek, a ten kawałek, nie, dobra. Tu gdzie zabijemy amniaka, to się wszystko poprawi. No i dobra. Tu się nagrywa, teraz odcinek się nagrywa. I jedziemy pełną pipą, można tak powiedzieć, na tamto pole. Powinno raczej starczyć, a jak nie starczy, to ja sobie poza odcinkiem do 15 i to sobie sieje. Dobra. Słynny plac. Słynne gospodarstwo oczywiście. Tu trochę po kostce kościelnej, no ale muszę. Bardzo blisko do kościoła mam, co jest najfajniejsze, nie? I od razu ksiądz widzi, jak ja koszę pole, nie? To jest zaś. Ja będzie nowy sprzęt, to wiecie. Będzie nowy kombajn, no to żniwa będą rekord oporowo, nie? Ja sobie będę mógł mucić nawet na usługę, nie? O tyle fajne pole. Tam są pola fajne. O, tu jeszcze jest fajne pole. Obok. Ona jest, co to jest? Ona... a nie, ona się nie wyciągnęła. Bo tak chyba zagadałem się. Ja pierdolę, dobra. Zagadałem się i... dobra, na szybkiego tu. Tu powinna, tam do końca powinna być taka dróżka zrobiona, ale już trudno się mówi. Jedziemy do końca i skończymy odcinek na dzisiaj, bo
Już myślałem, że dzisiaj zacznę jeszcze te ziemniaki sadzić, ale no, musiał jeszcze 20 minut poświęcić na to, na te sadzenie ziemniaków. No, ale to zrobimy to może albo w premium, albo jeszcze po kolejnym, bo jeszcze muszę belki pozbierać, nie? Także tak to będzie wyglądać, nie? No i idzie oporowo. Dobra. Oporowo sobie idzie. Nawrócę się już tylko, żebym mógł sobie dać pełną pipą tu napieprzać w tę kukurydzę. Dobra. Także co, ja się żegnam do kolejnego odcineczka i naura!